Dzień dobry Państwu, witam w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie informacji magazynu miejskiego. W środę, 26 sierpnia, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, podczas której radni będą debatować nad przygotowanym przez burmistrza raportem o stanie Dębicy. Rozpatrzą uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania zarządowi miasta. Zastrzeżenia co do przygotowanego przez burmistrza 200-stronnicowego raportu o stanie miasta ma przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Cepula. Ja mam takie generalne zastrzeżenie do tego raportu, ponieważ moim zdaniem raport, żeby miał wartość, to powinien wyglądać tak, że mamy stan miasta na początku roku, stan miasta na końcu roku, opisany przez określone wskaźniki, których wartości na koniec się porównuje i się wyciąga wnioski. W tym raporcie nie ma ani słowa na temat wniosków, nie ma porównania sytuacji, czy jest lepiej, gorzej, tak samo. Więc no, mimo dużej ilości tekstu i zdjęć, merytorycznie aż tak dużej wartości moim zdaniem on niestety nie przedstawia. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku burmistrz nie otrzymał wotum zaufania od radnych miejskich. Po nieudzieleniu absolutorium i wotum zaufania Rada Miasta może, ale nie musi, podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza. Na najbliższą sesję został skierowany także projekt uchwały zmieniający statut Miejskiego Ośrodka Kultury. W uchwale nadaje się też nazwę budynku przy ulicy Bojanowskiego w brzmieniu Dom Kultury i Kino Śnieżka. Wśród mieszkańców Dębicy pojawiły się głosy, by powrócić do pierwotnej nazwy, czyli Soku. Ja nie rozstrzygam, która nazwa to powinna być, bo to trzeba przemyśleć. Natomiast burmistrz już chwilę temu obiecywał, że będą w tym temacie konsultacje społeczne. No tych konsultacji nie było, aby nam pomogły podjąć decyzję, bo też nawet niedawno byli u mnie przedstawiciele takiej grupy inicjatywnej, która jakby lobbuje za tym, żeby był akurat Sokół w nazwie. No i jakby oczekują tego, żeby akurat ta nazwa była, albo żeby przynajmniej odbyła się jakaś szersza dyskusja. W porządku obrad sesji znalazł się także wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego Rady Mateusza Cebuli. Grupa radnych Wspólnoty Ziemi Dębickiej, Koalicji Obywatelskiej Ziemi Dębickiej i Komitetu Mariusza Szewczyka ten wniosek jeszcze w marcu złożyła, a że teraz jest dopiero pierwsza sesja zwykła, od tego momentu to będzie rozpatrzony w głosowaniu tajnym, radni to będą rozpatrywać. Posiedzenie Rady Miejskiej rozpocznie się o godzinie 9. Do rozpatrzenia jest 30 uchwał. Trwa przygotowanie dębickich szkół do nowego roku szkolnego. Pandemia koronawirusa spowodowała, że nadchodzący rok szkolny będzie różnił się od poprzednich. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli wraz z pierwszym dzwonkiem zaczną obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. Niewątpliwie tutaj analizujemy te zapisy, które przedkładają nam władze państwowe, przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia i Minister Edukacji Narodowej, i będziemy chcieli przygotować 1 września nasze placówki tak, aby rok szkolny mógł się rozpocząć w trybie normalnym, stacjonarnym. Są już zakupione termometry do mierzenia temperatury u uczniów. Dyrektorzy już otrzymali płyny do dezynfekcji, więc myślę, że 1 września będziemy gotowi, aby przyjąć dzieci i aby to bezpieczeństwo w naszych placówkach zapewnić. Jednym z nowych obowiązków będzie dezynfekcja rąk po wejściu do budynku. Należy często myć ręce wodą z mydłem, a także zasłaniać usta podczas kichania i kaszlu. Trzeba pamiętać również o tym, żeby nie dotykać oczu, nosa i ust. Dzieci i nauczyciele przebywający w szkole powinny w miarę możliwości starać się zachować dystans od innych osób. Aby było to możliwe, dyrektor może wprowadzić na przykład różne godziny przerw lub zajęć na boisku. W Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy można oglądać wystawę rysunku, rzeźby i malarstwa Anny Pazdalskiej. Jest to absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Na wystawie w Dębicy prezentuje głównie rzeźby, ale także rysunek i malarstwo. Rzeźby od małych form, medali, plakiet, statuetek i takich niewielkich form przestrzennych, aż po monumentalne, duże rzeźby. Pracuje w różnych materiałach. Tu jest drewno i metal, najczęściej brąz, kamień także. Wystawę prac Anny Pazdalskiej można oglądać do końca sierpnia w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Akademickiej.
rzeźba i samej artystce jest najbliższa i myślę, że to forma wypowiedzi taka najpełniejsza i zwracająca uwagę i dlatego polecam wszystkim tę wystawę. We wrześniu w Galerii MOK będzie można oglądać wystawę prac kolejnego artysty. Tym razem też będzie to rzeźba. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia. We'll be right back.